system jest takim sercem, taką podstawą do tego, żeby w ogóle robić flipy. I teraz, jeżeli ktoś robi flipy moim systemem, to będzie to działało. Jeżeli będzie robił trochę moim systemem, trochę po swojemu, nie daję gwarancji na to. No, zaczynałem jako zupełnie zielony chłopak w branży nieruchomości, ponieważ nie miałem nic wspólnego z nieruchomościami. Nie wiedziałem o cenach transakcyjnych, pośrednikach, remontach grubszych, także nic nie wiedziałem. Na warsztacie u Daniela tak naprawdę poznałem ten biznes, że on jest bardzo prosty, że nie jest to nic skomplikowanego i język Daniela, którym mówi, trafia po prostu i rozwiązuje wszelkie wątpliwości. Bardzo częstym pytaniem, które zadają mi osoby, które się tym interesują, to jak sprawdzić, co jest okazją, a co nie jest okazją. Czyli trzeba umieć używać metod do analizy cen. Jedna z metod to jest metoda cen ofertowych. Ale to nie jest tak, że ja sobie wchodzę w Otodom i sobie obszajam 5 mieszkań. Ja sobie robię dokładną analizę pod tytułem biorę sobie zbiór mieszkań między 45 a 50 metrów mieszkania na przykład. Liczę sobie wszystkie mieszkania w tych parametrach biorę, w podobnych na danym osiedlu. Później wyrzucam skrajności, później liczę z tego średnią. Odejmuję kilka procent na negocjacje i mi wtedy wychodzi wartość ceny rynkowej, ale tą metodą. I tutaj też używam skanera okazji do tego, bo jakbym sobie tylko i wyłącznie szczytywał ogłoszenia z portali, to tam będą tylko aktualne ogłoszenia, nie będzie tych sprzed miesiąca, sprzed dwóch, sprzed trzech i będę miał zbyt mało danych do dobrej analizy. To nie jest jedna metoda. Jest przynajmniej kilka metod, które trzeba ze sobą zestawić, które sprawdzają siebie nawzajem. To jest jak z pilotem, że masz dwóch pilotów, żeby mieć pewność, że ten samolot wyląduje. Są jakieś nowe oferty? Trzeba to już wczoraj przeglądaliśmy. Widziałeś to? 300 000 ochota? Mhm, bezpośrednio. A pokaż. Daniel mi pokazał po prostu ten sposób, jak dostrzec potencjał w nieruchomości i przede wszystkim to, że niektórzy właściciele po prostu potrzebują sprzedać taniej mieszkanie. Mocno też jest tak, że to jest po prostu moja babcia tutaj mieszkała, ja w tym momencie się tym zajmuję. Na tyle, że po prostu, żeby pozbyć się tego mieszkania, ponieważ babcia jest w jakimś stanie takim, że po prostu potrzebuje specjalnie. Czyli aktualnie nikt tutaj mieszka. Tak, aktualnie nikt nie mieszka, tak widać też niedawno była po prostu. Wyczyściliśmy to mieszkanie po to, żeby móc je sprzedać. Dokładnie tak. Okej, czyli biorąc pod uwagę, że trzeba wykonać tutaj generalny remont od A do Z i ta zaległość w spółdzielni, jaka jest cena sprzedaży tego mieszkania? Zdajemy sobie sprawę, jaki tu jest stan i też to, że chcemy się tego szybko pozbyć. Także myślę, że pozysk nieruchomości jest taką kluczową sprawą, bo jeżeli potrafimy dobrze obliczyć zakup mieszkania i jesteśmy tego w 100% pewni, wtedy mamy tak naprawdę gwarantowany sukces. Mamy tam Czapolucha Chomońskiego, więc to jest w tym obszarze mniej więcej. Może warto by tam zadzwonić i dowiedzieć się nieco więcej. Kolejną metodą jest rozmowa z pośrednikiem i wyciśnięcie z niego wszystkich soków, ile to mieszkanie jest warte, bo pośrednik też nie do końca musi wam powiedzieć prawdę, ze względu na to, że może nie wiedzieć, albo może nie chcieć wam powiedzieć, albo może mieć różne intencje, więc trzeba też z pośrednikiem dobrze rozmawiać. Dzień dobry pani. Znalazłem ogłoszenie sprzedaży na Ursusie, 35 metrów mieszkanie za 325 000. Czy jest to aktualne? Ja przede wszystkim jak wchodzę na inny rynek i tego uczę moich absolwentów, to po pierwsze sprawdzam ceny, które są ofertowe. To jest punkt wyjścia, tak? Czyli po ile teraz rynek żąda za dane dobro, czyli za dane mieszkanie. Pierwsze pytanie, które sobie zadaję, to jest za ile to mieszkanie realnie jestem w stanie sprzedać. Niech to będzie 400 000. To jest realna cena. Żebym sprzedał za 400, za ile muszę wystawić to mieszkanie? 420 załóżmy, tak? Mamy cenę realną. I patrzcie, tutaj ja idę z góry, w dół. I teraz, co jest dla mnie najważniejsze? To ja się pytam, jaka jest minimalna cena, za którą to mieszkanie się sprzeda? Czyli robię opcję numer 3. Mamy pewniak. To znaczy, choćby skały strały, ile mi za to dadzą w krótkim czasie. to jest taka cena minimalna, to jest cena, która jest optymalna, rynkowa, prawdopodobnie się ziści. Ale gdyby coś poszło nie tak, to jaka by była cena, która jest takim moim stop lossem, gwarantowaną ceną? Załóżmy 380. I co ja wtedy robię? To ja od tej ceny, to jest moja prognoza. Realna, to znaczy, że prawdopodobnie się ziści. Ofertowa to jest moje pobożne życzenie, od tego startuję. A pewniak to jest coś, co musi się wydarzyć. To jest coś, co jest gwarantowane, to jest dobra cena, to jest nawet okazja. I ja swój minimalny zysk liczę zawsze od góry do dołu w ten sposób. W pierwszej kolejności, co muszę sobie policzyć? Zysk mój, tak? Bo zysk jest najważniejszy. Ja nie robię tych flipów jakby z nudy. Zysk, na przykład 40 000. Remont, ile będzie kosztował mi remont? Też 40. No i mamy notariusz, opłaty, inne koszty. Na przykład 10 000. Tam jest notariusz, może być pośrednik. To jest tylko tak przykładowo. I teraz co ja robię? Odejmuję od mojej ceny pewniak. Odejmuję to. Czyli wyjdzie, że maksymalna cena, mój maks, mogę kupić za 290 000 złotych. To jest mój maks. Więcej nie dam. Po prostu. Pozysk nieruchomości jest taką kluczową sprawą, bo jeżeli potrafimy dobrze obliczyć zakup mieszkania i jesteśmy tego w 100% pewni, no to wtedy mamy tak naprawdę gwarantowany sukces. Jeśli chodzi o nasz zysk i koszty okołoremontowe, no to mamy tutaj już ujęte, więc wychodzi nam, że musielibyśmy kupić to mieszkanie za 280 000. Z tym, że jest tu jeszcze pośrednik. Mhm. No i to. No to trzeba będzie ustalić. Więc z prowizją pośrednika możemy być za mieszkanie tyle. Ale kolejną metodą analizy jest jeszcze ceny transakcyjne z aktów notarialnych. Czyli po ile kupowali ludzie mieszkania w tej lokalizacji, w tym parametrze, tak? I teraz normalni ludzie, śmiertelnicy, którzy nie są rzeczoznawcami majątkowymi, nie mają dostępu do tych danych. Natomiast ja mam. Ja stworzyłem aplikację taką, bo widziałem, ile osób kończyło moje kursy i ile osób miało problem z tym, żeby dobrze przeanalizować ceny rynkowe. I stworzyłem taką aplikację, która pokazuje na mapie, w danym bloku, w danym mieście, ile dokładnie kosztowało dane mieszkanie. Czyli można sobie sprawdzić, czy sąsiad mówi prawdę, po ile mieszkanie sprzedał albo kupił. Ja na swoich warsztatach pokazuję, jak to liczyć, daję im wszystkie zasady do tego. Następnie dostają warsztat ćwiczeń, gdzie mają pewien przykład i muszą sami policzyć swoje ceny rynkowe dla danego przykładu. I tu bardzo często wiele osób ma wiele błędów. Ja te błędy staram się wyłapać i nauczyć innych na bazie błędów, które popełnili, gdzie są pułapki i gdzie są skróty myślowe, które zaprowadzają ich w złe miejsce i na tej podstawie mogą podjąć złą decyzję. Na bazie tych metod, dokładnie tego samego, co ja mówię na warsztatach, ja analizuję moje nieruchomości w moim funduszu. Czy ja jestem w stanie sprawdzić waszą analizę, na przykład jak ktoś mi wysyła transakcję do funduszu, czy to się nadaje, moimi narzędziami, tymi samymi narzędziami. Więc jeżeli ktoś mówi, że to jest trudne i się nie da sprawdzić, ile kosztuje mieszkanie, to ja się nie zgadzam z tym. Są dostępne narzędzia, żeby mieć pewność i teraz ludzie, którzy często są na rynku nieruchomości, nie wiedzą o tych narzędziach.